Cześć i witam was w materiale, który już od dawien dawna planowałem. Confirmed. A dokładniej będzie on przeznaczony dla początkujących graczy. I mówiąc tu początkujących, mam faktycznie na myśli osoby, które dopiero co odpaliły grę, a może i nawet mają dopiero plany postawić pierwsze kroki w Warframe. Dlatego powiem najlepiej, za co się wziąć na samym początku, jak wbijać wasz MR, skąd wziąć pierwszą platynę i jakiej broni używać, jaka jest warta uwagi do na przykład 10 MR. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Tak się nie robi. Wychodzimy. Ale poza tym też dowiecie się, na co uważać i czego nie robić. Także zacznijmy od początku i przy okazji to, co jest najważniejsze i warte tego, żeby skończyć to jak najszybciej. A chodzi tutaj o linię głównych questów, zadań. I teraz dlaczego uważam, że jest to najważniejsze? Ponieważ po pierwsze zadania fabularne wkręcą nas w fabułę, w klimat samej gry, ale przede wszystkim, co bardziej praktyczne, to robiąc zadania, przechodząc mapę i różne misje, będziemy sukcesywnie odblokowywać mapę, co też jest bardzo ważne, oraz poznawać większość mechanik w grze. Jestem taki zmęczony. Dlatego kiedy zaczynacie i na przykład pierwsze wasze zadanie to przebudzenie, to jest zadanie, które dostajecie z automatu, przechodzicie je normalnie, poznajecie właśnie, czym jest wasz orbiter, wasz statek, co możecie tam robić i tym podobne. Potem mamy misję Nagroda Wora, która również wprowadza troszeczkę w ten świat gry, co tu się dzieje, kto jest naszym przeciwnikiem, przynajmniej na początku, i dalej odblokowuje nam nie dość, że kolejne możliwości w grze, to jeszcze następne zadania fabularne. I teraz w tym momencie wyświetlam wam dokładną listę kolejności zadań fabularnych. Oczywiście poza nimi są też zadania, które nawiązują do klimatu, czy też właśnie do tego, co się dzieje w grze, ale nie jest to z tej głównej linii questów. Dlatego też zachęcam, żeby je zrobić, ale najważniejsze są właśnie te z głównego wątku. I tak jak mówiłem, ważne są one dlatego, ponieważ odblokujemy sobie część mechanik w grze, odblokujemy sobie część mapy gwiezdnej, ale też w kwestii fabuły dowiemy się mniej więcej, czym są Warframe'y, dlaczego działają tak, jak działają, do czego były przeznaczone, a poza tym też jakie frakcje opanowały nasz układ i kto jest naszym przeciwnikiem, a kto sprzymierzeńcem. No i dobra, już wiecie, że wykonywanie misji i czyszczenie po kolei wszystkich misji fabularnych jest bardzo ważne i jest dobrym kierunkiem, żeby iść w stronę tutejszego, powiedzmy, endgame'u. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o odblokowywanie, no to właśnie przyda się odblokować całą mapę gwiezdną, co oznacza, że musicie wlecieć w każdą planetę, w każde miejsce, jakie wam się pojawi na mapie, wejść w nie i wykończyć wszystkie misje, jakie są tam widoczne. Bo cię pojebało. Czyli musi to wyglądać tak jak na tym przykładzie. Nie może tu być żadnej kłódki, ani żadnych świecących, migających punktów, które informują, że ta misja nie została jeszcze skończona. Wasz ogólny progres ukończenia wszystkich misji widoczny jest w waszym profilu. Kiedy wejdziecie w statystyki, zobaczycie tam coś takiego jak postęp na mapie gwiezdnej. Jak widzicie, musicie ukończyć 233 misje, co na początku może faktycznie wydawać się sporo, ale kiedy będziecie wykonywać misje główne, czy też później różne inne aktywności, to te misje same z siebie będą się odblokowywać. Także już wiecie, że warto skupić się na wykonywaniu misji głównych oraz odblokowaniu całej mapy gwiezdnej. Jednak z czasem, kiedy będziecie to wykonywać, napotkacie przeróżne typy misji oraz różne poziomy trudności, więc warto w tym momencie pogadać o arsenale, wyposażeniu i modyfikacjach. Dobry plan! Zacznijmy od Warframe'ów. Na początku, kiedy wybieracie jednego z trzech, czyli Excalibura, Volta czy też Mag, no to większość początkujących wybiera Excalibura i uważam, że jest to dobry wybór. Jak najbardziej nie umniejszam tym dwóm pozostałym, jednak uważam, że właśnie Excalibur jest najbardziej zbalansowany dla początkującego gracza pod względem statystyk, obrażeń i umiejętności. A sam wybór pierwszego frame'a jest tylko na sam początek rozgrywki, ponieważ takiego Volt czy Mag będziecie później mogli ze spokojem sobie wyfarmić i zdobyć. Dalej mam dla was propozycję trzech innych frame'ów, które również jest dość łatwo zdobyć na początku rozgrywki i na pewno pomogą wam w wykonywaniu misji i czyszczeniu mapy gwiezdnej. Po pierwsze Rhino, a to dlatego, że jest to bezpieczny frame dla was. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Sam pamiętam, jak na początku swojej przygody z Warframe wykonywałem większość głównych misji właśnie tym frame'em. Nie dość, że bazowo jest już dość wytrzymały, to jeszcze umiejętnościami możemy wzmocnić swoją obronę, swoją siłę, ale i też możemy kontrolować swoich przeciwników, podrzucając ich w powietrze, dzięki czemu są bardziej podatni na wasze ataki. Samo zdobycie takiego frame'a też
teoretycznie jest trudne, ponieważ dzieje się to na Wenus, czyli na planecie niskolevelowej i z dość prostym bossem, z prostą mechaniką pokonania go. Nierzadko też wasza misja będzie wymagała tego, aby obronić jakiś punkt przed ostrzałem przeciwników. W takim wypadku, oczywiście, wy też musicie przetrwać, wy też musicie to przetrzymać, ale musicie mieć też coś, żeby obronić ten punkt. I w tym miejscu przychodzi frame Frost. Znowu to frame, który jest wytrzymały, ponieważ bazowo ma dużo pancerza, ale przede wszystkim też ma umiejętności, dzięki którym możemy trzymać punkt z dala od przeciwników i kontrolować to, co się dzieje w pobliżu waszego punktu. Proszę się odsunąć! A to wszystko za sprawą trzeciej i czwartej umiejętności, gdzie możemy na przykład postawić bańkę nad punktem, żeby ochronić przed ostrzałem przeciwnika, lub jego ultimate, czyli czwartej umiejętności, która zamraża i zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom w pobliżu. Sam Frost do zgarnięcia jest na planecie Ceres, misja Exta, więc również warto przyjrzeć się temu frame'owi na początkach waszej przygody. Ostatni frame, jakiego wam polecę, będzie służył do misji w ukryciu, czyli takich, gdzie musicie coś wykraść i najlepiej nie zwracać na siebie uwagi, ani nie alarmować wrogów. I tutaj na początek waszej przygody agenta w ukryciu przyda się Loki, który potrafi rozbrajać przeciwników, tworzyć wabiki, teleportować się do swojego celu, ale przede wszystkim stać się niewidzialnym, czyli umiejętność na wagę złota w misjach typu infiltracja. Tutaj tylko musicie mieć na uwadze, że zdobycie tego frame'a dzieje się dopiero na Neptunie. Co? Czyli planecie, która jest dość daleko i ma dość wysokie levele. Boss, z którego lecą komponenty do tego frame'a, znajduje się na misji Samad. Z czasem będziecie poznawać też inne frame'y, które na pewno bardziej spodobają się wam niż te, które wam tutaj dzisiaj wymieniłem. Jednak ja chciałem wam przedstawić te zupełnie pierwsze, które dość łatwo zdobyć, a na pewno pomogą wam w wykonywaniu większości misji. Teraz pogadajmy sobie o broniach. Tutaj wygląda rzecz troszeczkę inaczej, ponieważ każda broń wymaga jakiegoś poziomu MR, czyli waszego Mastery Rank, waszego poziomu konta. Dlatego chciałbym przedstawić, jakie bronie, na jakie warto zwracać uwagę w pierwszych fazach gry oraz jakie MR będziecie do tego potrzebowali. Skupię się tu przede wszystkim na broniach, które są dość łatwe do zdobycia dla początkującego gracza oraz są przede wszystkim dostępne. Będę tu wymieniał po kolei od najniższego wymaganego MR do najwyższego. Oraz znajdziecie też na tej liście przeróżne bronie, od karabinów przez strzelby aż po łuki. No to lecimy. Pierwszą broń, jaką wam polecam, wymaga 4 MR i jest to strzelba. Dobra, wystarczy. Nazywa się Hack. No i jak to strzelba, zadaje spore obrażenia z tym warunkiem, że strzelamy w cel, który stoi dość blisko nas. Ale w połączeniu z Rhino czy też Frostem, o których wspominałem wcześniej, sprawdzi się idealnie. I do zdobycia jest bardzo prosty, ponieważ schemat na tę broń po prostu kupujemy na rynku, który znajduje się na waszym statku. Następną bronią będzie Dread, czyli łuk o bardzo dużej szansie na trafienie krytyczne. Jest tylko jeden minus, chodzi o to, jak zdobyć tę broń. Dropi ona ze specjalnego przeciwnika, który nazywa się Stalker. It's me, Mario! I mamy szansę, że zaatakuje nas na jakiejkolwiek misji po tym, jak pokonamy jakiegokolwiek bossa na jakiejkolwiek planecie. Także jeśli farmiliście frame'y, które wcześniej wam wymieniłem, na pewno naraziliście się na tego przeciwnika. Żeby mieć jeszcze pewność, czy Stalker na was poluje, no to wcześniej musieliście otrzymać od niego wiadomość po tym, jak pokonaliście jakiegoś bossa oraz w waszym profilu na głównej stronie zobaczycie jego znak. A sama szansa na to, że Stalker wydropi nam tę broń po jego pokonaniu, jest spora, ponieważ jest to prawie 38%. Następną bronią, która również wymaga 5 MR, jest Tonkor. Granatnik o sporych obrażeniach, szansie na kryta, no i jak to granatnik, zadaje obrażenia obszarowe. Jedynie musicie uważać, aby nie stać za blisko eksplozji, ponieważ was odrzuci i powali. Samo kupienie schematu to również nic trudnego, ponieważ kupujemy go na rynku na statku. Jednak jeśli chodzi o surowce, które wymagane są do budowy tej broni, no to już wymagają troszeczkę omówienia. Jeśli chodzi o Oxium, to robiłem już materiał na ten temat, gdzie farmić i w jaki sposób, także po prawej u góry wyskakuje wam odnośnik. Kriotyk to materiał, który wydobywamy podczas misji typu wydobycie. Wynik, który widzicie podczas wykonywania tej misji, to ilość kriotyku, którą wyniesiecie podczas wyjścia z misji. Kryształy argonowe
to rzadki surowiec, który dropi z przeciwników w pustce oraz może też wylecieć ze skrzynek czy też ze specjalnych złóż. O tym surowcu jak na razie musicie wiedzieć tylko tyle, że zbieramy go w momencie, kiedy jest potrzebny. No tak nie zmyślam. Ponieważ po krótkim czasie, czyli po jednym lub dwóch dniach, w zależności od tego, w jakim stanie jest aktualnie wasz kryształ, połowa ilości w waszym ekwipunku znika. Następną bronią będzie karabin Soma, która wymaga 6 MR. Spore obrażenia tnące oraz przebijające, duża szansa na kryta oraz mnożnik obrażeń krytycznych i dwie polaryzacje na dzień dobry. To właśnie te plusy sprawiają, że ta broń jest przyzwoita dla początkujących graczy. No i jest bardzo łatwa do zdobycia i zbudowania, główny schemat zgarniamy na rynku. Dalej, również mamy karabin na 7 MR i jest to baza. Tym razem przeważają obrażenia przebijające i miażdżące, spora szansa na kryta i znowu z wysokim mnożnikiem na kryta. Jeśli chodzi o zdobycie tej broni, no to tutaj musicie przynależeć do jakiegoś klanu, mieć dostęp do dojo klanowego oraz w tym dojo musi być wybudowane laboratorium Tenno. Jeśli tam została opracowana ta broń oraz macie odpowiednie uprawnienia do wykupienia schematu, no to po prostu kupujecie i tworzycie. Zostały mi do omówienia jeszcze dwie bronie i pierwszą z nich jest Ignis Wright. Hans Getze Flammenwerfer! Jest to miotacz ognia ze sporą szansą na kryta i dużą szansą na status. A poza tym znowu będziemy zadawać obrażenia obszarowe. Jeśli chodzi o zdobycie tej broni, no to tutaj mamy dwa sposoby. Pierwsze, możemy kupić go od specjalnego kupca Baro Kitir, który pojawia się raz na 2 tygodnie, jednak jest tylko jakiś procent szansy, że przywiezie tę broń ze sobą. Drugi sposób to kupić po prostu tę broń od innego gracza. Zazwyczaj nie polecam tego nowym graczom, ale z racji, że ta broń aktualnie klasyfikuje się na bardzo wysokim tierze i jest bardzo tania, no to właśnie można tutaj zrobić wyjątek. W tym przypadku możecie napisać na czacie w grze w dziale wymiana, że poszukujecie tej broni. Lub też wejść na stronę Warframe Market i tam znaleźć osobę, która sprzedaje właśnie tego Ignisa. Cena to maksymalnie do 3 platyny, czasami nawet można kupić za 1, także tutaj jak najbardziej można sobie pozwolić na taki wydatek. Ostatnią bronią, jaką polecę, również będzie to broń, która zadaje obrażenia obszarowe, wymaga 10 MR, jest to Amprex. Duża szansa na kryta, duża szansa na status i bazowe obrażenia elektryczne. Sam Amprex do zgarnięcia jest również w dojo, w waszym klanowym dojo, w Laboratorium Energii. Mam tutaj też do zaproponowania taką bonusową broń, a mówię bonusową, ponieważ aktualnie, kiedy nagrywam ten materiał, to niestety nie jest do zgarnięcia, ponieważ jest zamknięta w skarbcu Prime. Więc zostaje tylko kupić od gracza, no ale tutaj niestety już kilkadziesiąt platyny trzeba by było wyrzucić. Jestem zrujnowany! I mam tutaj na myśli Somme Prime. Nadal uważam i będę uważał, że jest to bardzo dobra broń dla początkujących graczy, ponieważ ma przyzwoite statystyki z dużą szansą na kryta, a wymaga tylko 7 MR. Także na przykład jeśli oglądasz ten materiał w momencie, kiedy ta Somme Prime jest do zdobycia, jeśli relikty aktualnie są otwarte, no to polecam śmiało jak najbardziej sobie wydropić właśnie Somme Prime. Przejdźmy sobie jeszcze do szybkiego omówienia broni białej. Na 3 MR proponuję wam broń Kronen, czyli broń ze sporymi obrażeniami tnącymi, szansą na status i jedną polaryzacją na starcie. Poza tym łatwa do zdobycia, ponieważ do kupienia na rynku. Dalej mamy dość ikoniczną broń dla frame'ów, jest to podstawowa Nikana, która wymaga 4 MR i znów ma spore obrażenia tnące, przyzwoitą szansę na status oraz obrażenia krytyczne i dwie polaryzacje na starcie. Do zgarnięcia w klanowym dojo w Laboratorium Tenno. Kolejną propozycją będzie broń, która wymaga 4 MR i jest to Guandao. Broń o wysokiej szansie na obrażenia krytyczne i z dwiema polaryzacjami. Do zgarnięcia również w klanowym dojo Laboratorium Tenno. Przed ostatnią bronią będzie coś, co będzie wymagało od was już troszeczkę więcej cierpliwości i szczęścia. Jest to hejt, który wymaga 8 MR. Jakby to powiedzieć, okrutnik, no. Spore obrażenia tnące oraz wysoka szansa na obrażenia krytyczne i status to coś, co przemawia jak najbardziej za tą bronią. Ale tak jak wcześniej mówiłem, tutaj niestety będziecie musieli mieć szansę, ponieważ dropi ona ze Stalkera, czyli wiecie już jak go przywołać, a szansa na to, że wypuści tę broń po zabiciu jest około 5,5%. Także powodzenia. Ostatnią bronią, którą chcę wam zaproponować, jest roztrzaskany War,
który wymaga 10 MR, ma bardzo dużą szansę na obrażenia krytyczne, sporą szansę na status i przyzwoite obrażenia bazowe. I tutaj, żeby wydropić tę broń, najlepiej po prostu wykonywać misje główne, ponieważ najprostszy sposób do zgarnięcia tej broni to ukończyć misję Drugi Sen. Nie dość, że wtedy dostajemy tę broń gotową do użycia, to jeszcze razem ze slotem oraz zainstalowanym katalizatorem Orokin. I to tyle, jeśli chodzi o wyposażenie i arsenał sam w sobie. Jednak on nie będzie sam z siebie też zadawał odpowiednich obrażeń, czy wasze warframe same z siebie nie będą wytrzymywały, czy też rzucały umiejętności na tak długo, jakbyście chcieli. O co ci chodzi, ty nieszczęsny Menelu? Tutaj w grę wchodzą modyfikacje, formy oraz katalizatory i reaktory Orokin. Dlatego pokrótce i szybko postaram się omówić, co czym jest. Modyfikacje, czy też właśnie potocznie mówiąc mody, to jest coś, co wsadzamy w ulepszenie naszego frame'a lub na przykład broni. I teraz, kiedy weźmiemy sobie jakiegokolwiek prostego do omówienia moda, to już tłumaczę, co widzimy. Po prawej u góry to koszt pojemności, którą zabierze nam dana modyfikacja. Jak widzicie, w ulepszaniu Warframe'a czy też broni, po lewej u góry jest jego maksymalna pojemność. I to właśnie w tym musimy się zmieścić z modyfikacjami. Obok kosztu modyfikacji widzimy polaryzację. Teraz jeśli to, co chcemy ulepszyć, ma w okienkach właśnie taką samą polaryzację, to koszt tej modyfikacji będzie zredukowany o połowę. Pod grafiką mamy nazwę oraz statystyki danej modyfikacji, czyli w jaki sposób wpłyną na nasze wyposażenie. Jeszcze niżej mamy to, do czego jest przeznaczona dana modyfikacja. Może to być Warframe, może to być strzelba lub na przykład karabin. Ostatnie, co widzicie na samym dole, to to, ile maksymalnie możecie ulepszyć daną modyfikację i jak bardzo macie ulepszoną. Co do omówienia takiego bardziej szczegółowego modyfikacji i statystyk, to opowiadałem to w innym materiale, do którego też zapraszam, właśnie wyskoczył wam odnośnik po prawej u góry. Ale gdybyście chcieli na przykład wpłynąć na wasze warframe'y, no to też wam rzucę kilka tipów. No dobrze. Po pierwsze, musicie mniej więcej wiedzieć, pod co chcecie go zbudować, a dokładniej pod którą umiejętność. Dla przykładu bierzemy sobie Frosta, klikamy ulepszenia i wjeżdżamy kursorem na umiejętności poniżej, na przykład na trójkę, czyli jego bańkę. Umiejętność, która pomoże nam chronić cel przed przeciwnikami. Jak widzicie, jest tam dokładny opis oraz wszystkie statystyki. Teraz, kiedy będziemy wpływać na przykład na siłę umiejętności, czy czas trwania, albo wydajność, no to będziecie widzieli, że te statystyki się zmieniają. Na zielono, jeśli wpłynęliśmy na plus, oraz na czerwono, jeśli zredukowaliśmy daną statystykę. I teraz, jeśli chcielibyśmy, żeby ta bańka wytrwała jak najdłużej, no to wystarczy, że na przykład wrzucamy sobie teraz siłę umiejętności i widzimy, że może znieść o wiele więcej obrażeń. Dla przykładu weźmy sobie teraz nad jeszcze Lokiego, chcemy być jak najdłużej niewidzialni. Znowu wjeżdżamy sobie kursorem na drugi skill i widzimy tam czas trwania. Wrzucając modyfikację, która zwiększa tę statystykę, widzimy, że Loki może być dłużej niewidzialny. Proste. A kiedy dorzucamy na przykład modyfikację, która wpływa na wydajność, jego wszystkie skille będą o wiele tańsze. No raczej, kurwa, nie inaczej. Przy budowie Warframe'a, dorzucaniu dla niego różnych modyfikacji, musicie mieć po prostu na uwadze, co chcecie, żeby było u niego lepsze. Którą umiejętność chcecie podbić i jakie modyfikacje wpływają na te statystyki. Przed ostatnią rzeczą jest to, że każdą modyfikację możemy jeszcze ulepszyć. Robimy to albo przy specjalnym stole, albo w momencie, kiedy ulepszamy danego frame'a czy też broń, tam klikamy mody i możemy zrobić fuzję, która będzie kosztować nas kredyty oraz specjalną walutę, surowiec Endo. Zamykając temat modyfikacji, kiedy zaczynacie jeszcze grać albo już zaczęliście, zauważyliście pewnie, że uzyskujecie coś takiego jak uszkodzone mody. Są to po prostu gorsze wersje modyfikacji dla początkujących graczy, żeby mogli sobie tanim kosztem ulepszać i sprawdzać, bawić się modyfikacjami. Teraz, kiedy już zaczniecie modyfikować wasze wyposażenie, zauważycie po pewnym czasie, że nie wszystkie modyfikacje wam się mieszczą, czyli będziecie mieć puste sloty na modyfikacje, a nie będziecie mieć wystarczającej pojemności, aby to uzupełnić. Tutaj w grę wchodzą dwie rzeczy. Po pierwsze, są to reaktory i katalizatory Orokin. Reaktory instalujemy na przykład do naszych warframe'ów, a katalizatory instalujemy do naszej broni. I najprościej mówiąc, podwaja to naszą maksymalną ilość na modyfikacje. Co to?
co się stanęło? Jednak tutaj musicie uważać, kiedy tego używać i kiedy raczej sobie zostawić na później, ponieważ tym bardziej dla początkujących graczy jest to rzecz dosyć ciężka do uzyskania. Na ten moment robimy to albo za platynę, albo kupujemy w Gwiezdnym Szlaku. I o Gwiezdnym Szlaku, aktualnym przerywniku, również robiłem materiał, więc zapraszam do odnośnika. Drugim sposobem, aby wcisnąć więcej modów w nasze wyposażenie, są formy. Kiedy wbijemy maksymalną rangę, na przykład na naszej broni, czyli jest to 30 level, wtedy możemy wejść w działanie i wykorzystać formę. Wybieramy wtedy jeden ze slotów, pusty lub już zajęty przez inną polaryzację, i wybieramy, jaka polaryzacja ma być w tym miejscu. Dzięki czemu modyfikacja, którą tam wsadzimy, będzie o połowę tańsza. Musicie jednak wiedzieć, że sformowanie danego wyposażenia jest równoznaczne z wyzerowaniem jego poziomu. Dlatego, kiedy dołożymy mu jakąś polaryzację za pomocą formy, jego poziom zbijany jest do zera i na nowo musimy wbijać do 30. Kiedy znowu chcielibyśmy wsadzić mu kolejną formę, proces się powtórzy. Same formy również uzyskujemy za platynę lub możemy wydropić z reliktów, o których też robiłem materiał, także zapraszam. Następną rzeczą, która jest istotna na początku przygody z Warframe, jest zrozumienie, czym jest MR, czyli już kilka razy wcześniej wymieniany w tym materiale Mastery Rank. I najprościej mówiąc, jest to wasz poziom konta. A kolejne poziomy tego konta wbijamy, levelując broń, Warframe, towarzyszy, borsuki, kuny, jenoty, łosie, jelenie i wiele, wiele innych. Także znowu przejdziemy sobie do prostego przykładu. Właśnie wykrafciliście swojego pierwszego Frosta. Idziecie go levelować i każdy jego poziom daje wam 200 punktów do waszego MR. Dlatego kiedy pierwszy raz wbijecie takiego Frosta do 30 levela, daje wam on ostatecznie 6000 punktów. I od tego momentu Frost w podstawowej wersji nie da wam już ani jednego punktu więcej. Zawsze, żeby się upewnić, możecie teraz wejść na przykład w swój profil, w zakładkę wyposażenia i tam znaleźć właśnie Frosta. Zobaczycie przy nim taką właśnie oto odznakę. Oznacza to, że Frost zrobił swoje, jeśli chodzi o wasz MR. Melduje wykonanie zadania. I teraz, jeśli zdobylibyście nowego Frosta lub tego, którego macie, sformujecie, to on już nie wpływa na wasz level konta, czyli na wasz Mastery Rank. To samo dzieje się z wersjami Prime, z bronią i z wieloma innymi rzeczami. Tutaj najlepiej właśnie sobie zajrzeć do tej listy waszej i zobaczyć, co już ukończyliście, a co wam jeszcze zostało. A sam fakt, że macie większe MR, no to jak już wiecie, możecie korzystać z większej ilości broni. A poza tym zwiększa waszą ilość maksymalnych łezek z reliktów, maksymalną dzienną ilość reputacji, którą możecie wbijać w syndykatach, oraz na przykład miejsce na dekoracje na waszych statkach. Pozostaje nam ostatnia kwestia do omówienia, jeśli chodzi o początki w Warframe. A dokładniej chodzi tu o zbieranie, zarabianie pierwszej platyny. Przyda się ona wam tym bardziej na początkach przygody z Warframe, do kupowania gniazd i slotów na nowe bronie i Warframe'y. Żeby w ogóle zacząć handlować z innymi graczami i zgarniać pierwszą platynę, polecam zapoznać się z materiałem o reliktach, który też już robiłem swego czasu. W ten sposób będziecie zbierać części Prime do przeróżnych broni i Warframe'ów. I nie dość, że jest to dość prosty sposób na zgarnięcie takiej części, to jeszcze nie powinno być problemu, jeśli chodzi o sprzedaż innemu graczowi. Dlatego kiedy już macie część Prime do sprzedania, wchodzicie na czat do zakładki handlu i tam ogłaszacie, co chcecie sprzedać. A poza tym możecie też odwiedzić stronę Warframe Market i tam wystawić swoje ogłoszenie. Na tej stronie poznacie też mniej więcej, co ile jest warte. I tak naprawdę to tyle, co musicie wiedzieć na początek waszej przygody z Warframe. Za co najlepiej się wziąć na samym początku, jak się wyposażyć i jak też progresować. Dajcie proszę znać w komentarzach, na jakim jesteście etapie, które macie MR i jaką ostatnio ukończyliście misję główną. W tym temacie to wszystko. Na koniec, standardowo bardzo dziękuję wszystkim osobom, które postanowiły wesprzeć mój kanał. Niezależnie od tego, w jaki sposób to robicie. A na ekranie widzicie osoby, które wspierają na poziomie platynowe widmo. Jeszcze raz wielkie dzięki. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.